Jeżeli chodzi o podatki, no to nie mamy jakichś rewolucyjnych zmian. Znika nam parę ulg, troszeczkę będzie gorzej podatnikowi niektóre rzeczy rozliczyć, będzie troszeczkę stratny, ale ogólnie nie nazwałbym tego rewolucją. Znika nam ulga na internet w takiej formie, że można ją tylko rozliczyć dwa razy. Jeżeli ktoś rozliczył w zeszłym roku pierwszy raz ulgę za internet, no to w tym roku może rozliczyć ją ostatni raz. Ktoś, kto już rozlicza w przyszłości minimum dwa razy, no to niestety traci taką możliwość. Zmienia się również sposób rozliczania ulgi na dziecko. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że osoby, które łącznie zarabiają powyżej tam stu kilkunastu tysięcy złotych, tracą prawo, mówię o parach, tracą prawo do rozliczania ulgi na dziecko. Państwo uznało, że są zbyt bogaci. No, patrząc na to z perspektywy takich zarobków miesięcznych, to wychodzi na to, że ulgę na dziecko tracą ludzie, którzy zarabiają mniej więcej troszeczkę więcej niż wynosi średnia krajowa. No, czy to są olbrzymie pieniądze, to ciężko powiedzieć. Osoby, które zarabiają mniej, a mają więcej dzieci, skorzystają, ponieważ pierwsza ulga na dziecko jest w normalnej wysokości, dla drugie dziecko troszeczkę więcej, na trzecie i czwarte to już w ogóle podobno jest Eldorado, tam ponad 1500 zł ma być tej ulgi. Tylko kłopot polega na tym, żeby odliczyć ulgę na dziecko, najpierw trzeba zapłacić podatek w tej wysokości. Więc nawet jeżeli ktoś ma dużo dzieci, ale nie ma dużych dochodów i zapłacił tego małego podatku, zapłacił tego podatku stosunkowo niewiele, no to tej ulgi też nie będzie miał dużo. Inna zmiana, może nie tyle co rewolucyjna, ale na pewno dotkliwa dla różnego typu artystów, osób pracujących w wolnych zawodach, to jest niestety obniżenie progu kosztów uzyskania przychodów do połowy pierwszego progu podatkowego, czyli 40 tam kilka tysięcy złotych. Tylko do tej kwoty można rozliczać koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Można się rozliczyć oczywiście przez internet. W zasadzie taka forma jest lepsza niż pójście tradycyjne do urzędu. Najlepsza w ogóle forma rozliczenia, jeżeli ktoś ma jedno źródło dochodów, to już to oczywiście minął ten termin, ale mógł go rozliczyć pracodawca. Jeżeli nie rozliczył go pracodawca, to bierze ten PIT 11, wypełnia rubryki w jakimś programie komputerowym. Większość z nich ma możliwość wysłania od razu tego PIT-a do Ministerstwa Finansów, wysyła się i czeka się na zwrot. Zwrot powinien przyjść po około 3 miesiącach, najpóźniej po 3 miesiącach, więc tyle. Jak ktoś w lutym wypełni deklarację, to może już w marcu otrzyma zwrot z podatku, jeżeli rzeczywiście otrzyma zwrot z podatku, jeżeli taki będzie. Jeżeli ktoś musi ten podatek zapłacić, to osobiście radzę wysłać ten pismo na koniec kwietnia. Po co płacić od razu podatek, skoro nie trzeba? Podatki w tej formie, które istnieją, trzeba po prostu zlikwidować i wprowadzić podatek od funduszu płac. I wtedy wówczas obywatel nie miałby do czynienia z żadnymi PIT-ami, z żadnymi innymi rzeczami. Podatki byłyby, tak jak w przypadku podatku od zysków kapitałowych, które płacą banki, byłyby opłacane zbiorczo przez przedsiębiorcę u źródła. To zmniejszyłoby liczbę podatników do około jakichś 1 700 000, zamiast męczyć kilkanaście milionów ludzi wypełnianiem jakichś papierów, a teraz jeszcze będą to urzędnicy wypełniać, potem obywatel będzie to sprawdzał, korygował, uruchomi się gigantyczna operacja zupełnie nikomu niepotrzebna. Podatków w Polsce naprawić się nie da. Wczoraj opublikowaliśmy raport Heritage Foundation, że wynika, że nasz system podatkowy jest klasyfikowany na 113 miejscu na świecie pod względem wrogości dla podatnika. I przypominam, że ten ranking nie ocenia wysokości podatków, tylko poziom jego skomplikowania. W Polsce jest to rzecz absolutnie tragiczna. Pojawiają się coraz właśnie głupsze pomysły, żeby jeszcze bardziej ten system komplikować. W naszym przekonaniu tego systemu naprawić się już nie da. Jego trzeba po prostu wyrzucić i napisać go od początku. Dobry system podatkowy spełnia trzy cechy. Po pierwsze, jest prosty, czyli każdy może sobie go sam wypełnić. Po drugie, jest nie do uniknięcia, czyli nie można go unikać. I po trzecie, jest tani w poborze.